Witajcie kochani. Dzisiaj przygotowałam dla Was kolejny film z serii Q&A, czyli Waszych pytań i moich na nie odpowiedzi. Ta seria cieszy się ogromną popularnością na moim kanale. Domyślam się, że z uwagi na to, że bardzo lubicie, kiedy wypowiadam się na różne tematy i nie ukrywam, jest to dla mnie bardzo miłe. W ostatnim tego typu filmie odpowiadałam m.in. na pytanie dotyczące mojego stosunku do aborcji. Także jeśli jeszcze nie widzieliście tego materiału, to zachęcam do nadrobienia zaległości. On się Wam tutaj wyświetli na górze w proponowanych. A dzisiaj, podobnie jak ostatnio, postaram się udzielić Wam odpowiedzi na kolejnych kilkanaście pytań. I zacznę może od pytań, kilku pytań zadanych przez Wickę o niku Eletia. I od razu chciałabym zwrócić Wam uwagę na pewną rzecz. Otóż Eletia zadała mi cztery pytania i ja bardzo rzadko udzielam odpowiedzi na kilka pytań zadawanych przez tę samą osobę, dlatego że zazwyczaj, jeśli ktoś mi zadaje kilka pytań, to dotyczą one różnych dziedzin. Jedno dotyczy rodziny, drugie dzieciństwa, trzecie celów itd., itd. A ja, realizując Q&A, dzielę sobie Wasze pytania na różne kategorie. I jeśli ktoś mi zadaje kilka różnych pytań dotyczących różnych dziedzin, to siłą rzeczy na nie po prostu nie odpowiadam. Także taka moja prośba na przyszłość do Was, że jeżeli chcecie mi zadać jakieś pytanie, to bardzo proszę, żeby albo zadawać kilka różnych pytań w kilku różnych komentarzach, nie w jednym, albo jeśli macie kilka pytań dotyczących jednej dziedziny, na przykład, nie wiem, studiów, mojej rodziny, pracy, znajomych itd., itd., to wtedy jak najbardziej zadawajcie te pytania w jednym komentarzu. I uczulam Was również na to, żebyście zadawali swoje pytania, poprzedzając je wcześniej skrótem Q&A, ponieważ wtedy jestem w stanie je bardzo łatwo znaleźć i później je uporządkować, w związku z czym ten proces przygotowania do tego typu filmu zajmuje mi znacznie mniej czasu. Powracając jednak do tematu, pierwsze pytanie, jakie zadała mi Eletia, brzmi: jak wyobrażasz sobie swoje życie za 10 lat? I tutaj uśmiecham się na samą myśl o tym pytaniu, dlatego że to jest takie pytanie, które jest bardzo często zadawane podczas rozmów kwalifikacyjnych. Myślę, że ci z Was, którzy pracują albo zmieniali pracę, doskonale sobie zdają z tego sprawę. Także czuję się trochę jak na rozmowie kwalifikacyjnej, słuchajcie. I mamy też od razu taką anegdotkę do opowiedzenia związaną z tym pytaniem. Otóż jakiś czas temu, kiedy starałam się o awans w Perfumerii Douglas i miałam rozmowę z ówczesnym kierownikiem marketingu, a de facto kierowniczką, ponieważ to była kobieta, ona zadała mi właśnie takie pytanie, ale chyba ono brzmiało dokładnie: jak widzisz siebie za 5 lat? Ja zrobiłam coś, co każdy HR-owiec będzie Wam odradzał. Czyli odpowiedziałam tej pani, że ja za 5 lat widzę siebie na jej stanowisku. Także taki typowy HR-owiec powiedziałby Wam, że to jest strzał w stopę. Natomiast ja sobie doskonale zdawałam z tego sprawę, że może to zostać źle odebrane, ponieważ wiecie, żyjemy w takim kraju, gdzie osoby ambitne, które tego nie ukrywają, czyli takie jak ja, mówiące wprost, że i nie wstydzące się tego, że chcą się bardzo szybko rozwinąć i awansować, poszerzając swój zakres umiejętności i też obowiązków, są odbierane negatywnie, czyli jako zagrożenie. I dokładnie tak zostałam odebrana przez tę panią właśnie, kierownik marketingu. Natomiast ja uważam i zawsze będę to powtarzać, że jeśli traficie na rozmowie kwalifikacyjnej na osobę równie ambitną co Wy, to taka osoba nigdy nie odbierze Was za zagrożenie. Dlaczego? Dlatego, że jeśli ona też jest ambitna, to ona doskonale będzie sobie zdawać sprawę z tego, że po pierwsze ma przed sobą osobę pracowitą, potencjalnego, świetnego pracownika, a po drugie ta osoba też doskonale wie, że sama w ciągu tych kilku lat rozwinie się na tyle, że albo awansuje w firmie, w której obecnie pracuje, albo, jeśli jest ambitna, zmieni pracę najzwyczajniej w świecie i będzie pracować w innej firmie, na lepszym, wyższym stanowisku i, co za tym idzie, również lepiej płatnym. Ale, proszę Państwa, żyjemy w Polsce, także nie polecam Wam udzielać takiej odpowiedzi, jakiej udzieliłam wtedy w Douglasie ja, ponieważ nie skończyło się to dla mnie dobrze. Natomiast ja, tak jak powiedziałam, zdawałam sobie doskonale sprawę z tego wcześniej, ale zawsze byłam osobą odważną i szczerą. I liczyłam i liczę w dalszym ciągu na to, że te cechy zostaną docenione. Jeśli nie są akceptowane,
No to trudno, po prostu ja się z tym liczę. Jeśli Wy nie macie takiej odwagi, to odradzam Wam tego typu zachowanie i odradzi Wam je każdy HR-owiec. Powracając jednak do pytania, jak wyobrażam sobie swoje życie za 10 lat, to też chciałabym Wam zwrócić uwagę na to, że tak naprawdę niewiele osób zastanawia się nad tym, jak będzie wyglądało ich życie, tylko żyją sobie z dnia na dzień i nie mają żadnych planów, a nie mając planów, nie realizują ich później i swoich marzeń również, także nie idą do przodu, tylko stoją w miejscu. Ja oczywiście mam plany, w głównej mierze związane z moją pracą, czyli z tym, co robię na YouTubie i na blogu. Natomiast nie chciałabym Wam tych planów zdradzać, dlatego że zaobserwowałam, że jest grono osób, stale się powiększające, które inspirują się tym, co robię. I o ile z jednej strony jest to dla mnie miłe, o tyle z drugiej mi to przeszkadza, ponieważ ja nie lubię, kiedy ktoś mnie kopiuje. A domyślam się, że w momencie, kiedy zdradziłabym swoje plany, te osoby, które się mną inspirują, mogłyby po prostu podkraść moje pomysły. Także wolę ich głośno nie wypowiadać na głos. Aczkolwiek muszę Wam powiedzieć, że na studiach psychologicznych uczy się na przykład tego, żeby mówić na głos to, jakie są Wasze plany, zwłaszcza publicznie albo wśród znajomych, jeśli nie macie kanału na YouTube, ponieważ takie publiczne zobligowanie się, zdeklarowanie się do zrobienia czegoś sprawia, że później bardziej się staracie, żeby ten cel zrealizować, dlatego że wiecie, że jeśli tego nie zrobicie, a już wszyscy o tym wiedzą, że chcecie to zrobić, no to będziecie odczuwać wstyd. Także to jest jedna z metod takich motywacyjnych, jeśli macie z tym problem, natomiast ja z własnego doświadczenia wiem, że ta metoda się u mnie nie sprawdza, także chociażby z tego względu nie zdradzę Wam moich planów, aczkolwiek tak jak powiedziałam wcześniej, jak najbardziej je mam i też zdaję sobie sprawę z tego, że te plany się zmieniają, mogę mieć dzisiaj zupełnie inne plany niż za pół roku na przykład, więc też nie chciałabym niepotrzebnie mówić o czymś, co się może za chwilę zmienić. A wiem to też, słuchajcie, z autopsji i tutaj uwaga, uwaga, kolejna anegdotka. Wiem, że uwielbiacie moje anegdotki, także musicie wysłuchać również tej, ponieważ jest niezwykle interesująca w kontekście pytania o to, jak sobie wyobrażam swoje życie. I tutaj musimy się cofnąć w czasie do około 10 lat wstecz, do czasów moich studiów i początków pobytu mieszkania w Warszawie. Otóż miałam wtedy chłopaka i pamiętam to, słuchajcie, jak dziś, że któregoś razu wybraliśmy się do kawiarni i w pewnym momencie zaczęliśmy rozmawiać o naszych planach na przyszłość. I pamiętam, że powiedziałam wtedy, że moim celem jest praca w korporacji na wysokim stanowisku, czyli w moim mniemaniu menedżerskim i zarobki rzędu, uwaga, uwaga, bo to jest bardzo istotne, 10 tysięcy złotych. Nawet nie wiem, czy miałam wtedy na myśli brutto czy netto, ale wtedy te pieniądze wydawały mi się tak olbrzymie, że stwierdziłam, że jak będę zarabiać te 10 tysięcy, to będę leżeć i pachnieć i będę zadowolona ze swojego życia. I oczywiście zawsze też chciałam mieć coś swojego, więc pamiętam, że powiedziałam też, że po to chcę iść do korporacji, żeby zdobyć know-how i na bazie tej wiedzy korporacyjnej zbudować własny biznes. To zawsze było moim celem i marzeniem jednocześnie. I teraz, słuchajcie, jak sobie to przypominam, to chce mi się tak śmiać, ponieważ gdybym rzeczywiście była taką osobą, która pracowałaby w tej korporacji, już zarabiała te 10 tysięcy i była z tego zadowolona, to uwierzcie mi, nigdy nie byłabym dzisiaj w tym miejscu, w którym jestem. I dzisiaj, patrząc na to z perspektywy czasu, stwierdzam, że te moje marzenia, te moje cele były bardzo, bardzo niskie w stosunku do moich możliwości i umiejętności. I wiem też dzisiaj, że ta kwota 10 tysięcy złotych to są tak naprawdę żadne pieniądze, zwłaszcza jeśli mieszkacie w Warszawie. Więc gdybym miała się zadowolić tymi 10 tysiącami, to w ogóle bym się nie rozwinęła i już dawno powinnam, słuchajcie, nic nie robić, tylko być zadowoloną ze swojego życia, ale absolutnie taką osobą nie jestem. Także całe szczęście, że te plany się zmieniają, weryfikują, moje oczekiwania wzrastają, więc też chcę mieć więcej i lepiej. I bardzo się też cieszę z tego, że nie skończyłam w cudzysłowie w korporacji z tymi 10 tysiącami złotych, bo naprawdę
bo ja się myślę, że byłabym bardzo nieszczęśliwą osobą, ale to jest takie bardzo ciekawe spojrzeć na siebie z tej perspektywy, ponieważ to jest taki, myślę, dowód na to, że możecie sobie jedne rzeczy mówić, że macie plany jakieś tam, wiecie, za 3 lata, za 5 lat, co będziecie robić za 10, a po upływie tego czasu, jak weryfikujecie te swoje postanowienia, to jednak wyglądają one zupełnie inaczej i chcecie zupełnie innych rzeczy. I chociażby z tego względu myślę, że nie ma większego sensu opowiadania Wam o moich celach, bo wiem, że one się po prostu zmieniają. Co ciekawe, mój chłopak, ponieważ nie jesteśmy już od dawna razem, osiągnął ten swój cel, ponieważ on miał bardzo podobne cele. No wiadomo, że spotykamy się z osobami, które są do nas mniej lub bardziej podobne, także mój chłopak też taki był i skończył w korporacji i myślę, że jest bardzo zadowolony ze swojego życia. Dobrze, koniec z pytaniem numer 1, zadanym przez Eletię. Pytanie numer 2. Jakie są podstawowe 3 wartości, którymi kierujesz się w życiu? I to jest, słuchajcie, bardzo ciekawe pytanie. I od razu chciałabym zaznaczyć, że takich wartości jest więcej niż 3, ale tymi 3, które w pierwszej kolejności przychodzą mi na myśl, są wdzięczność, szczerość i odwaga. Jeśli chodzi o wdzięczność, to myślę, że ta cecha nie będzie dla Was absolutnie żadnym zaskoczeniem, przynajmniej dla moich stałych widzów, ponieważ ta cecha wielokrotnie przejawia się w różnych moich filmach i nawet mediach społecznościowych. Także jeszcze raz, powtarzając po raz setny, jedną z najważniejszych dla mnie cech i wartości jest wdzięczność, a to dlatego, że jest bardzo niewiele osób, które te cechy posiadają. I dlatego ja ją tak bardzo cenię, już abstrahując od tego, że sama jestem wdzięczna. Dlatego właśnie tej cechy poszukuję u innych ludzi i ona stanowi dla mnie takie sito, przez które przelewam większość swoich znajomości. Dlatego, że jeśli ktoś nie spełnia tej cechy, to nie ma absolutnie takiej możliwości, żebym ja chciała z tą osobą rozmawiać, kolegować się, przyjaźnić itd., itd. Dlatego, że ja wielokrotnie w przeszłości doświadczyłam niewdzięczności ze strony różnych ludzi, z którymi znałam się w różnym stopniu, czyli począwszy od takich niezobowiązujących znajomości, poprzez biznesowe, a skończywszy na takich bardzo zażyłych znajomościach. I przeszłam, słuchajcie, już tyle. I tylu osobom tyle razy w przeszłości pomogłam, a później się okazywało, że ta pomoc była totalnie bezsensowna, bo ludzie okazywali się niewdzięczni, niektórzy nie potrafili nawet powiedzieć dziękuję, albo odwdzięczali się, słuchajcie, obgadywaniem mnie, że ta cecha stanęła u mnie na piedestale. I teraz, jeśli mnie obserwujecie regularnie, to doskonale wiecie, że ja jestem osobą wdzięczną, bo to po prostu po mnie widać. Każdy, kto mnie zna, Wam to potwierdzi. Natomiast niestety nie jest tak, że inni ludzie też tacy są. Dlatego podejrzewam, ta właśnie wartość, ta cecha stała się dla mnie tak istotna. I teraz, żeby było jasne, ta moja wdzięczność nie dotyczy tylko sytuacji, w których ktoś zrobi dla mnie coś dobrego, pomoże mi w czymś i ja w związku z tym się tej osobie odwdzięczam, ale dotyczy też sytuacji takich, kiedy ktoś robi mi krzywdę, czyli robi coś złego w stosunku do mnie, to ja wtedy też jak najbardziej bardzo chętnie się odwdzięczam, zawsze wyrównuję rachunki, nigdy nie nadstawiam drugiego policzka, prawie nigdy nie daję drugiej szansy, bo też ludzie o nią nie proszą, bo też nie przepraszają za swoje błędy. Także ta moja wdzięczność jest taka obosieczna, bardzo dobra, ale też zła w momencie, kiedy ktoś zrobi mi krzywdę. Ja nie jestem osobą, która, wiecie, chodzi sobie po świecie i szuka potencjalnych ofiar, osób, którym mogłaby zrobić krzywdę, ale jeżeli ktoś mi nadepnie na odcisk, to ja się zawsze w cudzysłowie zemszczę. Ale mówiłam o tym już kiedyś w jednym z vlogów. Także wdzięczność, cecha numer 1 zdecydowanie. Druga cecha to szczerość. Szczerość, wiadomo dlaczego szczerość. Ja jestem bardzo szczerą osobą. Jestem szczera aż do bólu. Potrafię tą swoją szczerością zranić różne osoby. Nawet te, które są mi bardzo bliskie i które wiedzą, że jestem taką osobą. Bo dla mnie, słuchajcie, szczerość jest tak ważna, jest ważniejsza niż czyjeś emocje, czyli niż czyjeś uczucia. Jeśli ktoś się poczuje urażony, smutny, a nawet, nie wiem, popłacze się wskutek mojej szczerości, to niestety, ale ja jestem taka, niestety albo stety, że ja wolę to powiedzieć na głos i kogoś zranić, niż nie mówić tego w ogóle albo udawać, że jest zupełnie inaczej. To jest po prostu silniejsze ode mnie.
To jestem cała ja, jestem szczera, wiecie doskonale o tym, ponieważ w każdym moim filmie wyrażam różne opinie, zwłaszcza w filmach typu Q&A. Ja się w ogóle nie boję, jak zareagują na moje różne wypowiedzi, na moją szczerość inni ludzie, dlatego że szczerość w stosunku do siebie i innych jest dla mnie ważniejsza. Także jestem ponad to. I też liczę się z tym, że w związku z tym, że jestem szczera aż do bólu, no to nie każdemu moja osoba przypadnie do gustu, ale ja nie mam z tym żadnego problemu. I ostatnia, niezmiernie dla mnie ważna cecha, wartość w życiu, to odwaga. Odwaga rozumiana jako otwartość do zmian, do tego, żeby wysuwać się przed szereg, do tego, żeby wyrażać własne zdanie i opinie niezależnie od tego, w jakim jesteście środowisku i towarzystwie i jaka będzie reakcja tego towarzystwa na wasze opinie. Odwaga do tego, żeby dokonywać zmian w swoim życiu, żeby mieć wielkie marzenia i je realizować, żeby, jeśli jesteście ze wsi, tak jak ja, i marzycie o mieszkaniu w wielkim mieście, czyli Warszawie, to żebyście to po prostu robili, a nie tylko o tym mówili. Odwaga do tego, żeby znaleźć pracę, bo nie każdy ma do tego, słuchajcie, odwagę. Odwaga do tego, żeby zmienić pracę, jeśli ona was nie satysfakcjonuje. Odwaga do tego, żeby wnioskować o podwyżkę. Bardzo wiele osób nie ma takiej odwagi. W ogóle jest niewiele osób, które mają odwagę i dlatego ta cecha jest dla mnie taka ważna, bo wystarczy mi się przyjrzeć z boku, obejrzeć jeden, dwa, trzy filmy i już doskonale wiadomo, że ja jestem odważna, bo gdybym nie była odważna, to nigdy na przykład nie zrobiłabym filmu o siedmiu idealnego faceta. Albo nie powiedziałabym, jaki jest mój stosunek do aborcji, albo czego takiego bym jeszcze nie zrobiła. Nie powiedziała, jakie są moje poglądy polityczne. Tych rzeczy jest całe mnóstwo i zawsze, moi drodzy, jest tak, że jak wyrażacie opinię na jakiś temat, dajmy na to kara śmierci, i mówicie, że jesteście albo za, albo przeciw, to w momencie, kiedy deklarujecie, że jesteście w jednym obozie, czyli na przykład w obozie tych, którzy są za karą śmierci, to zawsze spotkacie się z krytyką tych drugich, którzy stoją po drugiej stronie barykady. I bardzo wiele osób nie ma odwagi, żeby swoje opinie wyrażać. Inna kwestia, że często ludzie w ogóle nie mają opinii, bo się niczym nie interesują, więc jakby się mieli odezwać na jakikolwiek temat, no to nie mieliby raczej nic do powiedzenia. I to jest też coś, co ja obserwuję na YouTubie, zwłaszcza co mnie smuci wśród kobiet, że w momencie, kiedy kobieta ma się wypowiedzieć na temat kosmetyków, perfum, ubrań, to nie ma z tym większych problemów. Natomiast jeśli ma wyrazić opinię na konkretny temat, nie wiem, polityka, aborcja, kara śmierci, cokolwiek, no to nabiera wody w usta i nie mówi nic. Także to jest coś, czego mi bardzo brakuje, zwłaszcza u kobiet, bo sama jestem kobietą. I dlatego też tak bardzo tę cechę lubię. Bez tej cechy absolutnie nigdy nie zaczęłabym nagrywać na YouTubie, nie miałabym odwagi tutaj mówić, wyrażać swoich opinii publicznie. I powiem wam tak, to, że ktoś nie ma odwagi wyrażać swojej opinii w towarzystwie, to jeszcze nic. Pomyślcie sobie, że mielibyście jakąś opinię, zwłaszcza taką, która jest niezgodna z opinią większości, powiedzieć do kamery, gdzie macie świadomość, że obejrzy to mnóstwo ludzi, więc ten strach związany z tym, jak to zostanie odebrane, czy ludzie nie przestaną was lubić, jest o wiele, wiele większy niż w momencie, kiedy sobie siedzicie w domu i o czymś tam myślicie. Natomiast, tak jak powiedziałam, ja jestem odważna, nie przejmuję się tym, co sobie ktoś pomyśli na mój temat. Moje poglądy też są dość specyficzne, to znaczy ja jestem bardzo często w mniejszości w stosunku do tego, co próbują wmówić media mainstreamowe i w związku z tym też moje opinie wywołują różne dyskusje, ale to mi się podoba i żeby było jasne, ja nie mówię, nie przedstawiam swoich opinii innych niż większość po to, żeby na przykład być osobą kontrowersyjną, tylko dlatego, że ja po prostu mam takie opinie i się ich w ogóle nie wstydzę. I zauważyłam, że bardzo wiele osób w miarę upływu czasu zaczęło tę cechę u mnie doceniać. I to jest dla mnie bardzo miłe i jest to dla mnie dowód na to, że warto być sobą. Straszny frazes, ale inne słowo nie przychodzi mi w tej chwili na myśl, ponieważ tylko wtedy będziecie w zgodzie sami z sobą i będziecie z siebie zadowoleni. Także reasumując, warto pływać pod prąd. Jakich trzech cech najbardziej u siebie nie lubisz?
I tutaj znowu się uśmiecham, słuchajcie, ponieważ zacznę od cechy, która w zależności od tego, jak na nią spojrzycie, może zostać odebrana zarówno jako wada, jak i zaleta. I to jest coś, co ja Wam radziłam robić na rozmowach kwalifikacyjnych, czyli jak ktoś Was pyta o wadę, to przedstawiajcie swoją zaletę tak, jakby była wadą. Więc zacznę właśnie od tej swojej wado-zalety, jaką jest perfekcjonizm. Perfekcjonizm oprócz bardzo wielu pozytywnych aspektów, takich jak na przykład dbałość o szczegóły, dbałość o jakość, świetne przygotowywanie się w moim przypadku do filmów, ma też swoje bardzo duże minusy. Przede wszystkim wiąże się z kolejną wadą, bo te dwie cechy się wiążą, z prokrastynacją. W moim przypadku jest, słuchajcie, tak, że jak ja mam tak dużą potrzebę zrealizowania świetnego jakościowo filmu albo świetnego jakościowo wpisu na blogu, że jak coś idzie nie po mojej myśli, coś mi się nie podoba, jakaś błahostka, to zaczynam odkładać realizację jakiegoś zadania na przyszłość. A wiecie, że sprawa raz odłożona sama odkłada się później w nieskończoność. Także ja jestem po prostu mistrzem prokrastynacji. I jest wiele takich tematów, które chciałam zrealizować, ale ciągle coś mi nie grało. A to nie miałam, nie wiem, jakiegoś dokumentu, który był mi potrzebny do zrealizowania filmu. A to nie miałam ekranu, a to coś mi się zepsuło, a to sprzęt nie doszedł na czas i tak dalej, i tak dalej. I to jest, słuchajcie, straszne, ponieważ zamiast skoncentrować się na tym, żeby wykonać zadanie wystarczająco dobrze, to ja zawsze dążę do tego, żeby wykonać je perfekcyjnie, gdzie nie istnieje coś takiego właśnie jak perfekcja. Co widać zwłaszcza z perspektywy czasu, że na przykład dzisiaj nagrywam jakiś film, wydaje mi się, że jest super i wracam do niego za rok i łapię się za głowę i myślę sobie, ja uważam, że to jest perfekcja. Więc to tyle na temat perfekcji. Także często po prostu kończy się to tym, ten mój pęd do tego, żeby zrobić wszystko najlepiej jak się da, że nie robię, uwaga, nic. I to jest najgorsze, co może być. I każdy perfekcjonista się z czymś takim, myślę, mierzy. Także już mamy dwie moje wady. Perfekcjonizm i odkładanie rzeczy na później. A trzecią cechą, której u siebie nie lubię, jest słomiany zapał. Czyli bywają chwile, i to wcale nie tak rzadko, że na przykład w środku nocy po obejrzeniu jakiegoś serialu albo filmu wpada mi do głowy genialny, w moim mniemaniu, pomysł, którego realizacji chcę się podjąć od razu i w związku z tym rzucam wszystko, czym się zajmowałam wcześniej, ponieważ ten pomysł, na który wpadam, wydaje mi się tak oryginalny i fantastyczny, że po prostu muszę go jak najszybciej zrealizować. I tak szybko jak na ten pomysł wpadam, tak szybko się zniechęcam do jego realizacji. I w rezultacie marnuję czas podwójnie, ponieważ nie realizuję tego swojego fantastycznego pomysłu i jednocześnie nie realizuję planów, które miałam wcześniej do zrealizowania przed tym, zanim wpadłam na ten fantastyczny pomysł. Także to jest niezmiernie frustrujące i denerwujące i kończyć to wszystko tym, ta wybuchowa mieszanka perfekcjonizmu, prokrastynacji i słomionego zapału, że jestem ciągle zdenerwowana i jestem takim, wiecie, chodzącym kłębkiem nerwów, tykająca bomba zegarowa. I czasami bywa, że siadam, słuchajcie, na kanapie i myślę sobie, o nie, ja już nie dam rady. To wszystko nie jest absolutnie dla mnie, jestem do niczego, nic mi w życiu nie wychodzi i po prostu mam wszystkiego dość i teraz będę siedzieć i myśleć. Także słuchajcie, tak, taki mam charakter i to są te cechy, których u siebie bardzo, bardzo nie lubię. Dajcie znać, czy Wy macie podobnie. Jakie są trzy pierwsze rzeczy, jakie robisz po obudzeniu? Tutaj sprawa jest bardzo prosta. Jako, że jestem osobą uzależnioną od telefonu komórkowego, to pierwszą rzeczą, jaką robię po przebudzeniu, jest właśnie sięgnięcie po telefon po to, żeby a. sprawdzić pocztę, b. zobaczyć, co takiego podczas mojego snu ważnego wydarzyło się w mediach społecznościowych i c. po to, żeby sprawdzić komentarze na YouTubie pod moimi filmami i w razie potrzeby, żeby dokonać ich moderacji. Także to jest pierwsza rzecz. Drugą rzeczą jest przytulanie się do mojego kota Ulisesa. Ci z Was, którzy obserwują mnie na Snapie, doskonale wiedzą, że praktycznie nie ma dnia, żeby rano, w momencie, kiedy się obudzę, nie usłyszał tego Ulises i nie wskoczył wówczas na łóżko,
po to, żebym ja mu położyła moje włosy w odpowiedniej pozycji na poduszce i żeby on mógł się położyć i pogrzebać sobie w moich włosach od kilku do kilkunastu minut, różnie z tym bywa. To mojego kota relaksuje. Postaram się to kiedyś nagrać i pokazać Wam, nie wiem, we vlogu albo w jakimś innym filmie. Natomiast tak to właśnie wygląda, więc to jest druga rzecz, zajmowanie się moim kotem. I trzecia rzecz to jest, i tutaj w zależności od dnia, albo pójście na lunch, albo spacer z psem. Także różnie z tym bywa, jeśli chodzi o kolejność, ale tak właśnie przedstawiają się te pierwsze trzy rzeczy, jakie robię po przebudzeniu. Kolejne pytania będą dotyczyć mojej szeroko pojętej przeszłości, ze szczególnym uwzględnieniem edukacji. I pierwsze pytanie z tej serii brzmi: jako dziecko, czy marzyłeś o wykonywaniu jakiegoś specyficznego zawodu w przyszłości? Pozdrowienia ze Szkocji. Pozdrawiam Cię, Martyno, również. Czy specyficznego, to nie wiem, chociaż muszę Wam powiedzieć, że jako dziecko przez wiele lat marzyłam o tym, żeby zostać piosenkarką. Myślę, że niczym się tutaj nie wyróżniam. Nie jest to jakieś szczególne marzenie w momencie, kiedy jest się dzieckiem, ponieważ wiele dziewczynek o tym marzy. Czy jest to specyficzne? No, w tym kontekście nie, bo jednak jest to dość popularne marzenie. Ale jeśli spojrzymy na piosenkarkę z perspektywy takiego zawodu, jakim jest artysta, no to jednak artyści to są specyficzni ludzie, to trzeba przyznać. I w związku z tym wykonywane przez nich zawody również, także w tym sensie można zaliczyć bycie piosenkarką do zawodu specyficznego. I myślę, że w moim przypadku miało to związek między innymi z tym, że jako dziecko ciągle oglądałam MTV, te gwiazdy, które się pławiły w luksusach, miały tłumy fanów, żyły w dobrych warunkach i dla takiego dziecka, jakim byłam ja z jakiejś małej wsi i z patologicznej rodziny, gdzie brakowało pieniędzy, no to jednak ten świat był czymś lepszym i obiecywał życie na znacznie wyższym poziomie i myślę, że z tego wynikały moje marzenia. Inną kwestią było to, że ja rzeczywiście chodziłam i na lekcje śpiewu, zarówno indywidualnie, jak i w zespole. Chodziłam też na lekcje gry na pianinie. Jednak jestem uzdolniona muzycznie. Także to też miało wpływ na to, jakie miałam marzenia, ale wiecie, jedną rzeczą są marzenia, a inną ich realizacja. I w związku z moją sytuacją i z tym też, jakim byłam dzieckiem, jakie miałam możliwości i też w związku z niewiarą we własne umiejętności wtedy, szybko zarzuciłam ten pomysł i jak widać nie zostałam piosenkarką. Ale tak, zawsze chciałam właśnie być artystką. Czy potrafisz mówić w gwarze śląskiej? Nie wiem, czy wiecie, ale ja urodziłam się w Gliwicach i przez kilka pierwszych lat mojego życia mieszkałam w Sośnicowicach. Także na Śląsku. Po czym w wieku około 5 lat przeprowadziłam się, to znaczy nie sama, tylko moi rodzice i zabrali mnie wtedy ze sobą na wieś pod Opole i zaczęłam mieszkać na Opolszczyźnie. Więc śląskie tematy nie są mi obce, aczkolwiek muszę Wam powiedzieć, że ja nigdy za gwarą śląską nie przepadałam, ona mi się absolutnie nie podoba. Nie chciałam się jej nigdy nauczyć i to się nie zmieniło. Po prostu nie podoba mi się i tyle. Aczkolwiek rozumiem niektóre zwroty, bo część moich koleżanek, zwłaszcza z okresu gimnazjum i też podstawówki, posługiwała się jednak tą gwarą śląską. Także nie są mi obce takie wyrazy jak kajżeś był albo dziołcha i tak dalej. Natomiast to są absolutnie nie moje klimaty, także tak jak powiedziałam, nie potrafię mówić w gwarze śląskiej, nigdy się nie uczyłam i nie chciałabym w tej gwarze śląskiej mówić. Kolejne pytanie, czy byłaś kujonem? To zależy, moi drodzy, od tego, jak zdefiniujemy pojęcie kujon. Bo jeśli będziemy traktować to pojęcie tak, jak mówi się o nim potocznie, czyli że jest to osoba, która bardzo dużo się uczy i ma bardzo dobre stopnie, to tak, jak najbardziej przez bardzo długi czas byłam kujonem,
bardzo długo, aż do czasów liceum, chociaż na studiach też miałam dobre oceny, byłam kujonem, czyli osobą, która bardzo dużo czasu spędzała w domu ucząc się, której bardzo zależało na tym, żeby mieć świetne oceny, najlepiej najlepsze. Mam w sobie dużą potrzebę rywalizacji, lubię się porównywać z osobami lepszymi od siebie i je doganiać. To mnie w jakiś sposób napędza i motywuje. Także jak najbardziej byłam kujonem. Oczywiście spotykały mnie przez to niemiłe rzeczy, ponieważ dzieci są okrutne, jak wiecie, w szkole. I też są szczere do bólu. I te, które się uczyły gorzej ode mnie, przede wszystkim te, zwłaszcza chłopcy, bardzo się ze mnie śmiali, nadawali mi różne przezwiska i ogólnie mnie przez to nie lubili. W ogóle osoby, które otrzymują łatkę kujona, nie cieszą się zbytnią estymą środowiska, w którym przebywają. Także z tym się trzeba liczyć, ale mnie to oczywiście nie obchodziło. Cały czas przypominam, że już jako dziecko miałam w głowie myśl taką, żeby coś w życiu osiągnąć, żeby żyć w lepszych warunkach, na wyższym poziomie, to muszę dobrze zarabiać i mieć dobrą pracę. Przynajmniej tak wynikało z tego, co mi mówili rodzice. W sensie taką ścieżkę mi się wskazywało, czyli żeby dobrze żyć, no to musisz uczyć się i uczyć, ponieważ nauka to potęgi klucz, wiadomo. Do dzisiaj pamiętam to hasło. Bo tylko to sprawi, że dostaniesz dobrą pracę i będziesz dobrze zarabiał. Czyli to są takie, wiecie, rzeczy, które też się dzisiaj wpaja dzieciom. Nikt mi nie pokazywał alternatywnej ścieżki, czyli niekoniecznie musisz się jakoś super uczyć. Ważne, żebyś była przedsiębiorcza, kreatywna i robiła coś swojego. Nie, nie, nie. U mnie to było tak, wiecie, takie typowe po prostu wychowanie, które nie zawsze jest dobre i nie sprawdza się w przypadku każdego, a już na pewno nie w moim, ale sprawiło to, że chciałam rzeczywiście być najlepsza, najlepiej się uczyć, bo miałam cały czas w głowie wizję tego, że dzięki temu będzie mi się dobrze żyć, a jak wszyscy wiemy, jedno z drugim niekoniecznie musi mieć dużo wspólnego. Także jeśli zdefiniujemy kujona jako osobę, która się świetnie uczy i ma dobre oceny, to tak jak najbardziej byłam kujonem. Natomiast jeśli będziemy rozmawiać o byciu kujonem w kontekście tego, jaka jest prawidłowa definicja tego słowa, a ma ona bardzo negatywne konotacje, czyli że kujonem jest osoba, która zakuwa na pamięć, najczęściej po to, żeby mieć dobre oceny, ale nic z tego, co zakuwa i o czym się uczy, nie rozumie, to powiem Wam, że owszem, bywały takie sytuacje i dotyczyły one przede wszystkim przedmiotów ścisłych w późniejszym czasie mojej edukacji, mniej więcej w liceum i też na studiach, ponieważ każdy przedmiot i każda rzecz, które mnie nie interesowały, były dla mnie nudne, nie widziałam sensu w uczeniu się ich, powodowały automatycznie, że wdrażałam w życie zasadę 3Z słynną, czyli zakuć, zdać, zapomnieć. Także tak, tak to właśnie wyglądało. Byłam mieszanką kujona w potocznym rozumieniu tego słowa i w tym, jak się tak naprawdę to słowo definiuje. Kolejne pytanie. Czy miałaś kiedyś taką wpadkę, że chciałaś się zapaść pod ziemię? Jeśli tak, to opowiedz. Moi drodzy, ja miałam mnóstwo wpadek i myślę, że w przyszłości będzie ich jeszcze sporo. Na wpadkach najwięcej się uczymy. Ale muszę powiedzieć, że taką wpadką, która najbardziej zapadła mi w pamięć, była wpadka ze szkoły, z okresu, w którym chodziłam do gimnazjum. Podobał mi się tam jeden chłopak w tym gimnazjum i on był z innej klasy i mieliśmy zajęcia łączone, a ja byłam zawsze przemądrzała. Byłam też, wiadomo, dobrą uczennicą. Zadarty nos, zresztą został mi do dzisiaj. Nos, który bardzo lubię, to jest ulubiona część mojego ciała, tak na marginesie. I pamiętam, że się przekomarzałam z tym chłopakiem i tam jeszcze inne osoby mnie denerwowały. Chyba też dlatego, że byłam kujonem. I ja się chciałam, wiecie, tak odgryźć, tak wyjść na taką intelektualistkę, popisać się swoją ogromną wiedzą i elokwencją. I pamiętam, że postanowiłam go wtedy przezwać. I nazwałam go daltonistą. Wiecie, wydawało mi się wtedy, że to jest taka straszna obraza kogoś nazwać daltonistą. I słuchajcie, co zrobił ten chłopak. On powiedział do mnie wtedy tak. Ty nawet nie wiesz, kto to jest daltonista. Ty w ogóle nie wiesz, o czym ty mówisz. A ja mówię,
Oczywiście, że wiem, kto to jest daltonista. I tak, słuchajcie, na całą klasę mówię. Daltonista to jest osoba, która nie potrafi pisać i czytać. I słuchajcie, w tym momencie cała klasa, czy też te dwie klasy wybuchnęły śmiechem, a ja się zrobiłam cała czerwona. I słuchajcie, nie wiedziałam, co mam powiedzieć, bo uświadomiłam sobie, że właśnie zrobiłam z siebie, mówiąc kolokwialnie, idiotkę na forum publicznym, co w przypadku takiej osoby jak ja, której w tamtym momencie wydawało się, że jest osobą wszechwiedzącą, stanowiło ogromny cios w moje wybujałe ego. I to, że stałam się tym pośmiewiskiem na forum publicznym, w kontraście do tego, co o sobie wtedy myślałam, sprawiło, że naprawdę bardzo mnie to zabolało i do dzisiaj pamiętam tę swoją życiową porażkę. Kolejne pytanie. Twój ideał faceta? Taki żarcik mały. To przejdźmy do pytania, czy jako uczennica liceum dorabiałaś sobie w jakiś sposób, czy nie miałaś potrzeby? Jeśli chodzi o ideał mojego faceta, to na moim kanale znajdziecie film poświęcony tej tematyce. Jeśli jeszcze go nie widzieliście, w co wątpię, bo chyba już każdy ten film widział, to zachęcam do nadrobienia zaległości, ponieważ nic się w tej materii nie zmieniło. Moje poglądy cały czas na ten temat są takie same. Natomiast jeśli chodzi o to, czy dorabiałam sobie w czasie liceum, to rozwinęłabym to pytanie, ponieważ ja owszem, dorabiałam sobie w czasie liceum, ale również wcześniej. Odkąd pamiętam, zawsze kiedy miałam okazję do tego, żeby zarobić jakieś pieniądze, to to robiłam. Kiedy byłam młodsza, to robiłam to głównie w okresie wakacyjnym, zbierając grzyby oraz jagody, czyli wstawałam o 6 rano i razem z rodziną, z ciociami, wujkami, mamą i bratem szliśmy właśnie do lasu na około 8 godzin, z tego co pamiętam. I tam zbierałam namiętnie przede wszystkim jagody do słoika, a następnie przesypywałam je do wiaderka. I później po tych 8 godzinach pracy wracaliśmy do domu i szło się na skup. I tam sprzedawaliśmy nasze jagody i grzyby. I pamiętam, że to była kwota kilka złotych za kilogram, a ja zbierałam średnio około kilku kilogramów jagód dziennie. I bardzo mnie cieszyło to, że mogę sobie zarobić własne pieniądze i potem na coś je wydać. Dla kontrastu, słuchajcie, bo chodził z nami też mój brat do lasu. Pamiętam, słuchajcie, że kiedyś szukałam go i nigdzie nie mogłam znaleźć. Szliśmy wszyscy na jagody i do pracy i znalazłam go, słuchajcie, siedzącego pod drzewem, całego brudnego w jagodach, cała, słuchajcie, twarz upaćkana, w słoiku pusto, a mój brat zadowolony siedzi sobie pod drzewem i zajada jagody. Także tak, takie mieliśmy różne podejścia do pracy. Przepraszam, ale nie mogę przestać się śmiać, jak sobie to przypomnę. W każdym razie, kontynuując wątek tych jagód, pamiętam, że tak intensywnie zbierałam te jagody i tak ze mnie wszyscy w rodzinie byli dumni, że ja, taka mała dziewczynka, zbieram tyle jagód, że się tak bardzo staram, jestem taka pracowita, że skończyło się na tym, że uzbierałam jakąś tam horrendalną wówczas dla mnie sumę. Nie pamiętam, ile dokładnie, chyba około 300 zł, bo pamiętam, że już wtedy postanowiłam wydać te pieniądze na jakąś drogą, bardzo drogą dla mnie rzecz i był to plecak. Także tak to się właśnie skończyło, ale też wykonywałam inne prace, na przykład czyściłam chodnik z chwastów, czyli na przykład potrafiłam spędzić cały dzień u kogoś, kto miał podjazd, żeby na klęczkach razem ze śrubokrętem, bo tym to robiłam, wydłubywać wokół każdej kostki trawę i różne chwasty. Także w ten sposób też zarabiałam i kiedyś pamiętam, że byłam w Niemczech u mojej cioci, ona miała taką sąsiadkę, która nie była w stanie sama sprzątać, no to też u niej sprzątałam i pamiętam, że ta sąsiadka była w szoku, ponieważ różne osoby wynajmowała do sprzątania i była w szoku dlatego, że ja zrobiłam to najlepiej ze wszystkich. Ja naprawdę byłam niesamowicie dokładna i ona była bardzo ze mnie zadowolona. Także imałam się różnych prac i różnych rzeczy, żeby zarobić. Może nie odkąd pamiętam, ale odkąd tylko miałam takie możliwości. Utrzymujesz stały kontakt z kimś ze szkoły? Czy masz jakąś taką przyjaciółkę, na przykład od przedszkola albo ze szkolnej ławki? Zacznę może od tego, że ja nie mam przyjaciół. W moim słowniku słowo przyjaciółka nie istnieje.
i myślę, że stali widzowie mojego kanału doskonale o tym wiedzą. Wynika to z moich wcześniejszych doświadczeń, z tym, że kiedyś uznawając kogoś za przyjaciółkę, miałam szereg wymagań co do tego, jak taka przyjaciółka powinna się zachowywać i bardzo często okazywało się, że zachowywała się zupełnie inaczej, także dałam sobie z tym spokój. I też mam komfort taki, że ode mnie się nie wymaga tego, żebym zachowywała się jak przyjaciółka, co oczywiście nie oznacza, że tak nie jest. Także tę kwestię mamy rozwiązaną. Jeśli chodzi o przyjaciółkę z dzieciństwa, mam jedną koleżankę, z którą znam się od 5 roku życia, czyli kiedy przeprowadziłam się na wieś pod Opole. I ją tak naprawdę znam najdłużej, ale dzisiaj mamy bardzo rzadko ze sobą kontakt. Nasze drogi się rozminęły. Ona zresztą nie mieszka w Polsce, tylko za granicą. Każda z nas żyje własnym życiem, ale spotykamy się czasem, rzadko, bo rzadko, ale jednak, i wspominamy stare czasy. Pozdrawiam Cię, Anita, jeśli to oglądasz. Natomiast tak poza tym, to muszę Wam powiedzieć, że nie. W ogóle jest bardzo ciężko o przyjaźń takie na całe życie. Ja miałam utrudnioną sytuację jeszcze taką, że byłam tym pierwszym specyficznym rocznikiem, który poszedł do gimnazjum, co skończyło się na tym, że co kilka lat zmieniałam szkołę, a to nigdy nie sprzyja temu, żeby jakieś długoletnie przyjaźnie się rozwijały. Kolejna kwestia jest taka, że w liceum z kolei w mojej klasie i w mojej szkole był niesamowity wyścig szczurów. Źle wspominam tamten czas i tam nie było czegoś takiego jak przyjaźnie, które przetrwały do dzisiaj. Wspominam ten czas naprawdę z rozgoryczeniem i żadna z moich znajomości z tamtego czasu nie przetrwała. I muszę Wam powiedzieć, że ja też nie mam żadnych ani pretensji, ani nie jest mi smutno z tego powodu, że nie mam takich długoletnich przyjaźni. Więc nie, odpowiadając na pytanie tak skrótowo, jeszcze jedną rzecz, którą chciałabym dodać, jest to, że rzadko kiedy spotykacie na swojej drodze takich ludzi, którzy idą z Wami przez życie, są cały czas podobni do Was, mają te same priorytety, kierują się w życiu tymi samymi wartościami. Często jest zupełnie inaczej. Bywają sytuacje takie, i w moim życiu też tak było, że ktoś jest idealną osobą, z którą się świetnie dogadujecie, nadajecie na tych samych falach do pewnego momentu. Do momentu, kiedy Wasze ścieżki zaczynają się rozchodzić, bo na przykład tej drugiej osobie bardziej zaczyna zależeć na rodzinie, a Wam dalej zależy na przykład na pracy. I wtedy też przewartościowujecie swoje życie i już ci znajomi, którzy kiedyś byli fantastyczni, się najogólniej rzecz ujmując nie sprawdzają. Bywają też takie sytuacje, że idziecie razem do przodu, jesteście na tym samym poziomie, a nagle jedna z Was zaczyna piąć się w górę, a Wy stoicie w miejscu i pojawia się problem. Ponieważ ja na przykład jestem taką osobą, która nie znosi, jak ktoś ją ciągnie w dół i ja nie utrzymuję takich relacji. Więc to są naprawdę bardzo trudne sytuacje. I też ja sama nie chciałabym być dla kogoś, wiecie, piątym kołem u wozu. Ja po prostu chcę się cały czas rozwijać i te osoby, które ze mną nie nadążają, siłą rzeczy nie są w stanie ze mną wytrzymać. Jeszcze inna kwestia jest taka, że wiecie, bardzo często bywa tak, że ludzie, z którymi utrzymujecie dobry kontakt i zakładacie, że posiadają pewne cechy, w sytuacjach kryzysowych bardzo często okazuje się, że są zupełnie inni. Tak naprawdę te sytuacje kryzysowe i jeszcze te, kiedy bardzo dobrze Wam się wiedzie, lepiej od Waszych znajomych, weryfikują Wasze znajomości. I niestety w moim przypadku było tak, że trafiłam na kilka takich osób, które na przykład wydawały mi się wdzięczne albo wydawały mi się lojalne, takie, na które mogłam liczyć w trudnych chwilach, a później jak przychodziło co do czego, to te osoby chowały głowy w piasek. Ja nie znoszę ludzi śliskich, takich, którzy nie potrafią się opowiedzieć po żadnej ze stron. I muszę Wam powiedzieć, że to jest bardzo nieprzyjemne doświadczenie. Miałam, i zresztą też całkiem niedawno, w momencie, kiedy oczekujecie wsparcia, a ci dobrzy znajomi Wam go nie okazują. I dlatego nie potrzebuję, wiecie, przyjaciół i negatywnych emocji z nimi związanych. Kolejne pytanie. Czy w związku z tym, że w liceum zauważyłaś, że oceny to nie wszystko, Twoje stopnie uległy zmianie, pogorszyły się? Myślę, że to się wydarzało jednocześnie i jedna rzecz miała wpływ na drugą i tak, jak najbardziej moje oceny się pogorszyły, ale chcę, żebyście zdawali sobie sprawę z tego, że w moim przypadku oceny pogorszyły się nie oznacza,
że zaczęłam mieć jedynki, dwójki i trójki, tylko że ostatecznie skończyło się to na tym, że ukończyłam liceum mając świadectwo bez paska jako jedna z nielicznych osób w mojej klasie. Mając średnią, nie chcę Was teraz wprowadzić w błąd, a nie mam jak tego sprawdzić, chyba 4-6, coś takiego. Także tak to właśnie wyglądało. Kolejne pytanie. Jak się czułaś w szkole z przedmiotów ścisłych? Czy lubiłaś matematykę? Nie znosiłam matematyki. Przedmioty ścisłe to była zawsze moja pięta achillesowa. Zawsze bardziej lubiłam przedmioty humanistyczne. Przy czym w tym miejscu też muszę zaznaczyć, że humanistyczne we współczesnym znaczeniu tego słowa, bo jak wiemy, pojęcie humanizmu się nieco zdewaluowało. Kiedyś humanistą była osoba, która była wybitna we wszystkich dziedzinach. Dzisiaj za humanistę uznaje się osobę, która ma świetne umiejętności, na przykład językowe i artystyczne. Także jestem humanistką, ale we współczesnym znaczeniu tego słowa i moimi ulubionymi przedmiotami w szkole były na początku przedmioty stricte artystyczne, czyli muzyka i plastyka. Później do tego duetu dołączyło również wychowanie fizyczne, a to dlatego, że najzwyczajniej w świecie byłam z tych wszystkich przedmiotów dobra. Także bardzo ładnie malowałam, bardzo ładnie śpiewałam i też byłam uzdolniona sportowo. Świetnie radziłam sobie ze skokami wzwyż, w dal i z bieganiem. I takim przedmiotem, który chyba przez cały okres mojej edukacji był jednym z moich ulubionych, był język polski. I znowu dlatego, że zawsze byłam z tego przedmiotu dobra, miałam dobre oceny, pisałam ładne wypracowania, byłam świetna w interpretowaniu wierszy, uwielbiałam to robić, uwielbiałam interpretować różne teksty. I też lubiłam pisać, chociaż przechodziło mi to z trudem, dlatego że każde zdanie poprawiałam ileś tam razy, bo nigdy nie było perfekcyjne. Natomiast z tego mojego upodobania do języka polskiego pozostało mi to, że dzisiaj potrafię się bardzo ładnie wysławiać i jestem z tego powodu bardzo, bardzo dumna, bo jednak podoba mi się to, jak ludzie się ładnie wysławiają i sama staram się też tak robić. Oczywiście zdarza mi się popełniać błędy. Niestety, w momencie, kiedy coś nagrywamy, nie jesteśmy w stanie tego wymazać tak, jak da się to zrobić na blogu, gdzie wystarczy wejść w edytor tekstów i jakieś słowo usunąć. Tutaj niekoniecznie da się coś wyciąć z kontekstu, ale tak to właśnie wyglądało. Dlaczego nie popierasz feminizmu? Ciekawy byłby materiał na ten temat. Zapewne wywołałby równie skrajne emocje jak ten na temat typów klientów perfumerii czy cechach idealnego mężczyzny. Oczywiście zgadzam się z tym, że materiał poświęcony feminizmowi w moim wydaniu, zwłaszcza w moim wydaniu, byłby bardzo ciekawy i wywołałby nie lada dyskusję. Natomiast w związku z tym, że jestem świadoma tego, że dzisiejszy film wbrew moim zamiarom znowu będzie bardzo, bardzo długi, nie mogę sobie pozwolić na dłuższy wywód na temat feminizmu, więc powiem tylko pokrótce, że uważam, że feminizm to kretynizm. I ja poświęciłam temu zagadnieniu odrębny wpis na blogu, do którego link zamieszczę Wam w opisie pod filmem. Także jeśli jesteście naprawdę ciekawi, jaki jest mój stosunek do feminizmu, to odsyłam do lektury. A wszystkich tych z Was, którzy już przeczytali ten tekst i pomimo tego chcieliby, żebym zrobiła odrębny film na temat feminizmu, bardzo proszę o komentarze, dajcie mi znać. Jeśli wiele osób wyrazi zainteresowanie tym tematem, to bardzo chętnie zrealizuję dla Was taki film. Dobrze, moi drodzy, na dzisiaj to już wszystko. Bardzo Wam dziękuję za uwagę. Cały czas zachęcam Was do zadawania nowych pytań, oczywiście z zachowaniem moich wytycznych, czyli kilka pytań dotyczących różnych dziedzin w kilku różnych komentarzach lub kilka pytań dotyczących jednej dziedziny w jednym komentarzu, wszystkie oznaczone jako Q&A. Ja im się przyjrzę, posegreguję je i później będę na nie odpowiadać. Jeśli Wy chcielibyście odpowiedzieć na któreś z pytań, na które ja udzieliłam dzisiaj odpowiedzi, to dajcie mi proszę znać. Przypominam, że jak zwykle w opisie pod filmem znajdziecie wszystkie informacje na temat tego, co mam dzisiaj na sobie i za pomocą jakich kosmetyków wykonałam dzisiejszy makijaż. Tymczasem gorąco się z Wami żegnam i do zobaczenia w kolejnym filmie.